Zobaczymy, czy są jakości, chociaż powiem szczerze, nie będzie to miało i tak dużego znaczenia, myślę. Biorąc pod uwagę, jakie El Kaszanidło się tutaj odwaliło. To jest jak small brain można być. O kurwa, faktycznie, reklama. No co ja? Niezależnie ode mnie. Six Invitational, to jest turniej z Rainbow Sixa. Cześć, są, cześć Sylwio, cześć Dim. Cześć Sebastian. Wykrzyknik. Czemu bot znowu nie działa? Ha? Działa, dobra, działa. Okej. Okay. Możecie się zastanawiać, dlaczego jeszcze nie ma ekranu z grą. Tutaj, na displayu. Tutaj. Jak zobaczycie na tytuł streama, to się dowiecie dlaczego. Cześć Oxide. To tak. 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 Ja już taki szczęśliwy, gotowy. Szukam ikony gry na pulpicie. Przypomniałem sobie dopiero teraz, że ja w sumie kasowałem siódemkę. Ja zazwyczaj nie kasuję tak szybko gier po przejściu. Kson, to było dosłownie 5 minut temu. Mi się to będzie ściągać kawałek czasu. Na pewno nie zdążyłbym przed 17, a później też już nie chciałem zaczynać streama. O. Benzaminek, dzięki za follow. O Boże. Nie, po prostu w dobrym czasie, akurat kiedy nie mam w co gry. Nie no, coś się znajdzie na pewno. Tylko co? Co mamy na... Tytuł mnie tutaj ściągnął. To ja muszę chyba częściej zapominać o tym, że odinstalowuję gry z dysku. Bo... Warblade na hardzie. W międzyczasie. Ale jak będę ściągał grę, to będzie się wieszać ten. To będzie chyba... Emin, spróbuję ustawić, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale jestem niemalże pewien, że będzie się stream wieszał. Czekajcie chwilę. 28 giga, no ja wątpię, że to się da jakoś sensownie. Ściągnąć. Pasja. Nie no, 2 godziny mi zostały, żeby tego rezydenta mieć. Nie ma szans, nie ma szans. Nie ma szans, że zdążymy. O, Monka Giga. Dobra, już nawet nie obciążam łącza. Speedrun z X6. Myślałem o tym, żeby może speedruna jakiegoś zrobić. Skoro... Mamy i tak sytuację taką, jaką mamy. Mario sobie odświeżymy. O, Randomizer 6. A mogę włączyć Randomizer Symfonii. Po raz drugi. Zobaczymy, czy nam pójdzie lepiej. Wiecie co, może chyba tak zrobię. Zrobimy sobie Randomizer Symfonii. Albo mam teoretycznie Toho na dysku. 6. Też możemy. Bo mam. Mieć mam. Nic chyba więcej ciekawego. Znaczy, no ciekawego. No trochę tego jest, ale... Zrobię może szybki voting. Jak to się robi?
Nie umiem moderować. Nie powinno być niczym dziwnym. O, widzę, że w ogóle czat w oknie można wywalić bez przełączenia na ustawienie moderatora. Niesamowite. A, bo ja w ogóle nie mogę, bo ja przecież nie ten, nie mam. Czy ja mam... Nie no, mam moda na swoim kanale, więc powinienem móc robić wołty. Dzisiaj streamujemy Steam Download Section. Paul, czy Randomizer Symphony, czy Dwachu? Sylwia, jak możesz, to zrób, proszę. Jak można, Erykon, nie jestem zdolny, witam serdecznie. Mam ósemkę, ale nie ma sensu dla mnie robić ósemki bez siódemki. To jest jakby... No, ósemka jest sequelem siódemki, nie ma sensu robić jednego bez drugiego. Nie mam szóstki, piątki, czwórki, nie mam. I tak musiałbym ściągać. Mam nocturne na PS4, ale na 2 godziny to się w ogóle nie nadaje. A, że ten, że czy. No tak, no da się bez, spokojnie da się siódemką grać bez znajomości czwórki, piątki, szóstki. Więc... No nic, słuchajcie, w takim razie Resident będzie za tydzień, bo już będę pamiętał, żeby go ściągnąć. Będzie za tydzień, a no. Nie rozegrać w umieranie, nie, no nie no. W RA8 bez przejścia, no to jest to, o czym mówię, że raczej R7, RA8 powinno się przejść. Ósemka bez siódemki to takie... jest druga część historii. Rabini się wypo... Tak? Jak rabini się wypowiedzieli? Mam jeszcze trochę czasu. To co, słuchajcie, wejdę sobie na swój kanał muzyczny i zobaczymy, jakie fajne covery można sobie puścić w tle do oczekiwania. Chyba, że nie mam nic, ani z Residenta, ani z Toho. Rozbraja mnie to w ogóle, że mam roszczenie dotyczące praw autorskich na Dragon Ballu. Cztery Toho są, okej. Okay. Lady Dimitersi. O, to jest klasyk, to jest... Prosty mashup, a bardzo ładny. Tylko żeby go jeszcze było słychać, byłoby fajnie. Vanilonia, tu jedziemy. Jeszcze się głosuje, jeszcze jest głosowane. Chociaż... Mogę walnąć jakiś loli na tło. Cover art Toho 6. A on nie jest ten, nie jest w rozdzielczości na to, żeby go wrzucić na ten, na tło. Czyli co? Jest dalej Toho, jest dalej Toho. Wszędzie jest Toho, gdzie widzę. Nigdzie mi nie cofnęło. Chyba nie. Dobra, jest Toho, więc chyba pójdziemy z tym.
Najwyżej później, jak nam nie bardzo źle będziesz, o to wrócimy do randomizera. Skidy. Gra przy... Zaraz się zmieni. Zaraz się zmieni. No fajna, bo moja. Znaczy się do... Moja, no. Części składowe nie są moje, ale miks jest jak najbardziej przeze mnie zrobiony. Oho, wygrało, dobra. Co za niespodzianka. Wachu wygrało. Yahoo! Proszę nie wejść. Dobra. Dwa hatwa. W ogóle... Ktoś... Ktoś mi podsyłał to Toho. I to jest bardzo ciekawe, Toho, bo tutaj widzę takie exeki jak TH06 Autobomb Infinity Life, TH06 Ultra Autobomb, TH06 Ultra. Ciekawe. Co? Jak to nie słyszymy cię, ha? No Xon troluje i oczywiście ma wąty o byle co. Wow. Czekajcie, bo mi się... Co się stało? Żebyście widzieli, co się stało. Przez chwilę. Ktoś mi sprzedał jakiegoś lewego tego. Ktoś mi sprzedał jakiegoś lewego exeka. Nawet kurwa w to sobie nie pogramy. Nie. Czekajcie, bo tutaj coś się dzieje niedobrego. Windowed. No i tak, tak, plus jeden. Refresh rate, okej. Tu się wszystko zgadza. 60 klatek. Configuration saved. Wyłączę na chwilę, o, wiem, zmonitoruję na chwilę. O. Mam brak odpowiedzi od aplikacji, to jest raz, a dwa, że rozpieprza mi uszy, muszę to ściszyć natychmiast. Fun fact. Dopóki Toho był odpalony, nie mogłem uruchomić swojego miksera głośności. WTF? Co tu się dzieje? Jest... Aha... Streamujemy w... Może jakiś tryb zgodności by tutaj zadziałał. Dzięki, Sylwia. O, super. Chyba szybko. A, pewnie z Early Accessa skrakowali. Działaj, Dwachu, działaj, proszę. Nie działa.
Zakończ proces. Czy ten program działał poprawnie? Problemy. Kurde, bullshit. Nie wiem, kto mi sprzedał taki trefny towar, ale niech ta osoba się pokaże. Spróbuję jeszcze szybko poszukać czegoś. Taki quick. O, mój słodki Jezu. Za dużo trochę roboty z tego, co widzę. I mean, to nawet nie jest tak, że ja sobie ściągałem, tylko to było mi podarowane. I spróbuję jeszcze raz odpalić na full screenie i zobaczymy. Nie to! Okej, okay, i tak się wysypało. Git. Okej, okay, dobra, to szukam Roma z symfonii w takim razie. Co za dzień? Co się dzieje dzisiaj? Co się dzieje? Wypuścili HD audio modę na PC. No, kurczę. Niesamowite. Czy pad mi działa? Teraz będzie działał. In Before Symfonią też będzie coś nie tak, słuchajcie. To już by mnie w ogóle nie zdziwiło. Symfonia, ale tło zostaje, bo takie ten, ku pamięci. Shinji, zapomniałem, że odinstalowałem Residenta. A to choć nie działa, bo się sypie na Windzie 10, apparently. Okay. To jest cała historia. Dobra, zaraz tak. Gdzie jest? Proszę, powiedzcie mi, że ja nie skasowałem nigdzie tego Roma z symfonią. Proszę, bo już się chyba popłaczę zupełnie. O... Czekajcie. Tchonking, moi drodzy. Tchonking. Czekaj, nie, no musi być. Nie mogłem kasować tej symfonii. Nie miałem powodu, żeby kasować tej symfonii, więc gdzieś musi być, na pewno. Prawda?
Prawda? Co jeszcze może pójść nie tak? Przysięgam. Jest super. Wiecie, co mnie niepokoi? Wiecie, co mnie najbardziej niepokoi? Że jest Super Metroid. Jest folder z Super Metroidem. Ale nie ma folderu z Symfonią. Kurwa. Czy ja właśnie odpaliłem 65 różnych. Nie, dobra. Kiedy wszystko zawiedzie. Co jest? Ha? Chwila, chwila, chwila. Co się dzieje z tymi głosami? Halo? O, wychodzi. Kosy są monetki. Gdzie jest symfo... Dlaczego? Dlaczego nie ma symfonii? Dlaczego nic nie chce być tak, jak powinno być? Czemu ja... Co ja miałem w głowie, jeżeli ja chciałem... Dlaczego ja kasowałem tę symfonię? Czy ja naprawdę skasowałem tę symfonię? Płaczę się zaraz. Jakie może być prawdopodobieństwo, żeby z trzech gier, które chciałem dzisiaj zrobić, nie mamy ani jednej? Dziesięć głosów. Stop! Za ile będziemy mieli symfonię? Za ile będziemy mieli symfonię? Trudno powiedzieć, ściąga się powoli. Zabiję się zaraz, nie mogę. Dobra. Kiedy wszystko zawodzi, słuchajcie. Kiedy wszystko zawodzi. Gra na SNES-a, you fucking moron. Anyway, kiedy wszystko zawodzi. Nie, 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 proszę Steam, proszę Lito, nie, mam dosyć, wyłączę zaraz, wyłączę, koniec, po prostu popłaczę się, naprawdę. Naprawdę. Mam dosyć po prostu tego, co się dzieje, mam dosyć. Chciałem odpalić gry piraty, ale wyskoczył update na 6 giga. Mam dosyć. Nie do ósemki. Ósemka musi być normalnie zrobiona. Jestem w kropce, ja jestem po prostu absolutnie rozbity w tym momencie. Psychology i sitting tak mocno.
Randomizować to. Nie, dziękuję, nie chcę. Nie potrzebuję tych Pokemonów. Damy radę. Overwatch. Tak. Nocturnate. Speedrun na Mercyfulu. Nie wiem, słuchajcie, Sudoku zaraz włączę w takim tempie. Będziemy rozwiązywać. Dajesz. Jest. Grupka na Facebooku, Żabol. Dajesz krzyżówki. Hot Tube Stream. Nie mam nawet i tego, Shinji. Nawet i tego nie mam. X6 random. Nie! Nie mam nawet i tego! Nie mam X6 na komputerze. Czy ty myślisz, że ja mam to gówno na komputerze? Bardzo się mylisz. Bardzo, bardzo się mylisz. A co masz? Zobaczmy. Portal 2, Prince of Persia or Within, Human Fall Flat, DMC 5, F1 2019, Mega Man X Legacy Collection 1, Star Wars KOTOR, CSA, Ligę, Kingdom Hearts, Battlefront 2, Yu-Gi-Oh!, Papers, Please, Minecraft, Resident Evil 7 i 8, Dark Souls 3, Serious Sam HD, Hollow Knight, Borderlands 2 i pre-sequel, Sea of Thieves z jebanym update'em. Oh. Dawaj, ligusie. Minecraft. No. Super Metroida. Mam ten randomizer. Można by w sumie dokończyć tego randomizera z Super Metroida. Możemy go dokończyć w sumie. Myślę, że tak zrobimy. Z braku laku. Ale dlaczego ja nie mam Residenta? Tfu. Znaczy, wiem dlaczego nie mam Residenta. Dlaczego nie mam Symfonii? Trochę trudno mi w to uwierzyć. Ja powinienem na RetroArchu mieć ten emulator. Ja powinienem w ogóle na RetroArchu mieć wszystko, nie? Nie pamiętam, na czym ja obsługiwałem Nestopia SNES. Load content. W dupie to mam, naprawdę mam już to głęboko w dupie. Gramy w symfonię. W Metroida. W Metroida. W Metroida gramy. W Metroida gramy. Umrę. Gramy w grę. Tak. Downloads. Ja nie pamiętam, czy to ja to na... Fuck off. Fuck off. Fucking serious. Czy to robiłem? Nie, to na RetroArchu robiłem ewidentnie. Dobra. Metroid kreszuje. Przestań. 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 Zaprzestań, zaniechaj. Super. Rando.
Działasz ty? Dlaczego jest bez dźwięku? Wyciszony jest. Przechwytywany. Boże, w końcu chyba nam się uda, słuchajcie. W końcu się uda. O. Czy może okienko załapać z grą? Please. Dziękuję. Jedziemy! Bez problemów. Po pół godzinie udało nam się ogarnąć, w co gramy. Wisloud. O. Dobra. A, bo ja gram w normalnych kont... Jakim cudem? I grałem według normalnej konfiguracji. Będąc w stanie zbliżonym do pijaństwa. Może właśnie dlatego. Gdzie my teraz musimy iść? Co my teraz musimy zrobić w ogóle? Bo ja nie wiem, zupełnie nie pamiętam, co tu się działo. Wszystko praktycznie mamy, oprócz któryś butów. Tylko nie... Space Jump butów oprócz, dobra. Nie mamy wave... Nie, mamy wave beam. Ogólnie to czekajcie, wrzucę sobie jeszcze czat, żeby mi było wygodniej. Sek. Czat w oknie. No patrzy się na mnie, że jak można być tak po prostu... Jak można być takim bezmózgiem? Absolutnym. A, dobra, wiem co to było. To był... grapple bodajże. Mentalnie, tak mentalnie się patrzy. Więc musimy wracać teraz tu na górę i robić rzeczy na górze, okej. Okay. Do Ridleya ogólnie musimy chyba się dostać, bo to już jest czas, żeby do Ridleya iść. Cześć, Hot Joker. Ja... Nie, bo generalnie plan był taki, żeby zagrać dzisiaj w Residenta 7, ale ja zapomniałem, że odinstalowałem Residenta 7, więc gramy w... pierwszą lepszą grę. Po zdyskwalifikowaniu jakichś 50 innych możliwości przez to, że nie mam slash nie jestem w stanie odpalić. Wyszło na Super Metroida. Wyjątkowo zgodzę się, że trochę frajerstwo, ale co poradzić. Nic nie zrobisz. No, przecież Metroid jest... sam z siebie na tyle dobrym tytułem, że nie ma potrzeby chyba... przełączać. O, randomizer z Pokémonów też był mi oferowany. Ale to by trwało za długo, ja potrzebuję czegoś na dosłownie jeden... stream. A dokończenie randomizera z Metroida zdaje się być okej. Okay. Ogólnie na spokojnie moglibyśmy już kończyć grę z tymi zasobami, tak jak widzę. Może nie ten beam. Hopla. No Zelda na jeden stream to chyba też nie za bardzo. O, o.
Czyżby klatki znowu gubiło? Fucking... dajcie mu chwilę, bo jeszcze mój internet się zdecydował odezwać, że za dobrze było, że znaleźliśmy grę. W 2 godziny? Coś mi tu kręcisz, byczku. Nie da się. Ja nie jestem w stanie, okej, dobra, poprawione. Ja nie jestem w stanie tego zrobić w 2 godziny. Na pewno speedrunnerzy dadzą radę, ale ja nie speedrunuję Zeldy. Ja w ogóle nie speedrunuję praktycznie. Fuck off. Ja już nie gitguduję. Mi szkoda siły, czasu, ochoty, wszystkiego na to, żeby gitgudować. Się skażuliłem mocno. Bo wydaje mi się, że wszystkich bossów do tej pory mamy pokonanych. To znaczy Kraida, Fantuna i Ridleya. Oczywiście, że wybieram skill ręcznie w Nocturnie, to jest tak wygodne. Znaczy, nie widzę sensu rzucania dalszych propozycji w momencie, kiedy gra już jest ewidentnie wybrana. Tu chyba na dole było zejście do tego, do Ridleya i IRC. Mogę w ogóle... No, co nie? To nie jest tylko twój problem. Tego się nie da zmrażać? Więc co ja mam z tym zrobić niby? Oj, gotta be fucking kidding me. Nie da się zamrażać? Okej, jak ja to robiłem? Podczas sequence breakowania, bo ja na pewno nie miałem wtedy jeszcze space jumpa. Jakoś musiałem to... Jakoś musiałem to ten... Coś musiałem z tym zrobić, żeby to działało tak jak trzeba, tylko nie pamiętam co. Gdzieś na pewno się odbijałem od ścian, tylko gdzie? To jest pytanie. Od tego się da niby odbić, ale nie mam odpowiednio dużo. Tu się raczej nic nie dało. Mam springbola. Springball też mi raczej niczego nie da tutaj. Robiło! Bo pamiętam, że się robiło wall jumpy, tylko w jaki sposób? Na pewno nie od kolców. Czy to był jakiś damage boost, czy co? Nie mogę się raczej o nic zgraplować, tak mi się wydaje. Ze speed boosterem też raczej nie mogę tutaj przyjść. Z tym, ze Shine Sparkiem. Czy wy... Dobry żart, Sylwia, doceniam poczucie humoru, naprawdę.
No ewidentnie teraz Ridley jest następną rzeczą, którą musimy zrobić. Aha. Samus can jump higher and farther underwater or under lava if she turns off the gravity suit immediately after jumping. Czekaj. Sobie spróbujemy. Będziemy robili speedrunnerskie sztuczki. Gówno prawda. Wersja switchowa z emulatorem. Yikes! Yikes! O Boże, Boże, czekajcie, sprawdzasz na YouTubie, jak to, jak ja to robiłem na Let's Playu. O Boże, kto tutaj... bardzo dziękuję osobie, która wrzuciła playlistę. Wow, ale mi się teraz przydało. Dobra, jak ja to robiłem? Miałem już Gravity Suit, ewidentnie. A miałem zdjęty... Aha, już widzę! Dobra, czekajcie. Już wszystko wiem. Teraz tylko trzeba zrobić szybki kys. Już wiem. Trzeba zdjąć Gravity Suit, więc to miałem dobre przeżycie z tym. I tu się robiło wall jumpy. Tylko no wiadomo, teraz tego nie zrobię, bo mam za mało HP. Ale zaraz to zrobimy. Najważniejsze, że już wiem, o co chodzi. Teraz tak, wiedzieć to jedno, aby poprawnie wyegzekwować to drugie. Poprawną egzekucję wykonać. Poprawnie wykonać, dobrze zrobić, dobrze zagrać. To już jest zupełnie inny problem, ale mam nadzieję, że się uda, tak czy inaczej. To był Krokomajer. To dobrze, idziemy. Później tędy. Po ten health regen, który nam się przyda na pewno do robienia tej sztuczki. Nie tu. Okej, it's fine. Lekki damage nie jest szkodliwy społecznie, więc... Takiego dawki nie są bardzo jakieś skomplikowane. Trudne do ogarnięcia. Power bomby. To teraz ta. Patera. Stanę sobie na tym ziomku. Powinno być ok. Zrobimy sobie state'a. Save state.
Teraz wczytuję, jest okej, okay. Dobra. Czyli nie będziemy musieli się wracać, jakby coś poszło nie tak, bo to tylko o to chodzi. Zdejmuję to. No. O! To jest teoria, nie? To jest teoria, tak trzeba zrobić. W praktyce trzeba też nie dać ci trafić przez to gówno. Co jest problematyczne. Reload, reload. Ale już wiadomo, jak to ma w teorii wyglądać. Teraz tylko praktyka. W zaskakującym obrocie wydarzeń. Właśnie, Shinji, ty nie miałeś premier oglądać. To musi być taki idealnie wymierzony skok. Fuck off. Oglądam, a okej. Okay. Czyli tak multitasking, rozumiem. No! Czemu on strzela? To mi wszystko psuje. Ara, ara. O nie! Fucking hell, bo blisko, blisko, prawie już to mamy. Kukurwito, no! Shit! Close, close. Up. Umrę. Już byliśmy tam. Jeden wall jump, gdyby mi wyszedł. Ten jeden wall jump. A że do tej sztuczki jest potrzebny brak gravity, to jest mem. Trafi oczywiście. To generalnie cały trik polega na tym, żeby wyskoczyć możliwie jak najpóźniej. God damn it. Właśnie blisko, jest bardzo dużo... Wiesz co, może bym mógł, ale to jest trudny skok do zrobienia ogólnie. A, że w ten sposób... Ty, mądre. Na pewno było znacznie łatwiej w ten sposób. Dzięki, Shinji. Dobrze, że mogę do tej polegać. Bo na sobie ewidentnie nie... W żadnej sprawie. No, co za tragedia techniczna. Okej, czyli to mamy za sobą. Teraz tylko trzeba bić Ridleya. Tylko. SPS. Bo wydaje mi się, że Space Jump nie jest w ogóle potrzebny tutaj. Ja save'owałem tam na górze? Tak, save'owałem na pewno. Się przyda. Zamrażańsko. Tu jest... Nie ma dostępu na razie. I see.
Dobra. Najważniejsze to, żeby drogę znaleźć dobrą przez te wertepy. Ładny rezydent. Cześć, Itsuru. Nie no, słuchaj, jak się ma genialne pomysły, genialne rozgarnięcie, raczej jego brak życiowe, to tak to wygląda. Te powerbomby chyba ich zabijają, czy nie? Skruła takich na pewno zabija, Jezu. Więc nie wiem, czemu ja robię to w ten sposób, skoro skruła tak może. Ale tu na dole coś jest na pewno, więc pozwolę sobie. Do odblokowania super misilem z drugiej strony, to tak niezbyt. O Boże. Tu jest niby potrzebny space jump. Niby, bo jak widać damy radę też bez. O, tutaj pewnie prędzej byłby potrzebny. Byłby, ale mamy wall jumpa i nikt nas nie pogania czasowo, żeby to jakoś zrobić, więc... Randomizer to jest, randomizer. Kontynuujemy ten, który na 24-godzinnym był. Dobra, to będzie trochę bardziej technicznie trudne, ale... Nic, czego nie da oby rady ogarnąć. Yes! Precision! Dobrze, bardzo dobrze to wygląda teraz. O, nie podoba mi się to, co tu słyszę. Bardzo mi się nie podoba to, co tu słyszę. O, o. Szybko trzeba. Na górę. Ale to ciekawe, że te pomieszczenia są jakby przystosowane też trochę do graczy bez space jumpa. Tak jak widać, są normalnie platformy, żeby móc po nich chodzić, nie trzeba skakać kosmicznie. Więc to na pewno duży plus. Tej całej sytuacji nieprzyjemnej. To jest pewnie jakiś save point. Albo nie. A więc co tu jest? Tu jest, słuchajcie... Są rzeczy do wzięcia na pewno. Au. No. Bo to jest smok ogólnie, to jest... tak to wygląda. To jest... I o! I o, ty! I o! To jest E-Tank. Jest bardzo przydatne. Fuck. O, a? Nie wiem, czy to oko też nie było czymś tak samo z siebie, ale chyba nie. Wydaje mi się, że to był po prostu, że to jest po prostu wskazówka. To teraz możemy to X-rayem. Tak, możemy to X-rayem. Halo. Tak, możemy to X-rayem, dobra. Co to za kula daje fula? Are you serious? Nie pamiętam czegoś takiego w ogóle, żeby to było. Ha? Tutaj nie damy rady nic zrobić, bo trzeba przyjść po prostu z innej strony. Oh yeah! Z tego co pamiętam, mogę gdzieś wyjście do normalnego Norferu. O, to są zwykłe misaile, come on. Jakiś item by mi się przydał, plasma beam albo space jump, jedno z dwojga myślę. Czy to
tutaj przypadkiem czegoś nie ma, also? Wydaje mi się, że jest. Nie do końca pamiętam, co, na czym polegało, co się robiło. Wszystko prześwietlam, nic tu nie ma, więc to znaczy, że raczej chyba mi się przywidziało. To jest... ciężka sytuacja, ciężko jest. Tu nic nie ma. Tu pewnie coś jest. Albo nie. Jest dużo kwasu. To znowu kwas. Tutaj, w tym miejscu, zobaczcie. Super misaile, obviously. Nie żadne przydatne przedmioty, actually. Tylko super misaile. Najważniejsze, żeby nie wychodzić z tej strefy, z samej jakby... same jakby strefy, bo to by spowodowało, że musimy z powrotem robić sequence breaking. A mamy teraz tak korzystne hapeki, szkoda by było to zaprzepaścić, you know. A mam wrażenie, że właśnie... No zobaczcie, to jest... Zaraz wam pokażę. O! Nie będziemy mogli stąd wrócić, więc tutaj nie chcemy przechodzić tego punktu. Także wracamy. Jak już tutaj zostajemy, to tutaj zostajemy. Mówię, można spokojnie przejść grę teraz, w tym momencie, w jakim jesteśmy. Ooo! Well, stawiam, że nie możesz teraz... Nie masz za bardzo możliwości zrobienia carbonary. Op. Op. 10 damage, nie ma tragedii. Na dole, no to... Nic tu nie ma. Nie no, jest. Okej, okay, tędy się chyba dalej przechodzi. Yep. Okej. Okay. Okej. Okay. Co my tu mamy? Save point. Przyda się. Save completed. Tu coś jest na pewno. Do zniszczenia przynajmniej. To nic nie ma do? To na pewno po lewej albo po prawej coś jest. Po lewej. O! Wielki chłop. Dobrze, że mamy skrzydła, tak? Już tutaj, więc... Jest to bardzo problematyczne. Tutaj pewnie będą powerbomby do rozbicia tego. Tutaj coś jest po lewej. Nie można tego pominąć. Nie można przegapić. Nie można przegapić misaili. Zwykłych. Czy można, nawet trzeba. No ale cóż. Beggars can't be choosers, jak mówi stare angielskie powiedzenie. Tu się coś... Tu była jakaś taka walka. Ja nie pamiętam, co się robiło, jak się nich... A! Jak się z nimi biło, nie pamiętam!
Nie wygląda to najlepiej dla nas w tym momencie. Chyba zupełnie nie pamiętam, jak się z nimi walczyło tak legitnie. Ewidentnie nie tak. Okej, okay, dostał jednym. Wow. Are you fucking kidding? Nie rozumiem tej walki. Nie mam pojęcia, co się robi. Jak ich sprowokować, żeby się... Nie wiem. Nawet jak już ich sprowokuję, to za bardzo nie mam nawet ich czym uderzyć, bo... Screw attack na nich nie działa. Więc tylko... Okej, dobra. Jeden z nich. Fajnie. Nie wiem, jak ta walka działała, ale ważne, że już oni nie działają. I chyba idziemy prosto do Ridleya. Nawet pomijamy tego małego bossa, który tutaj był. Mini bossa. Tego złoty posąg. Tylko idziemy prosto do... Ridleya. Nie opowiem, że to jest jakieś bardzo dobre, bo zobaczcie nasze HP-ki, nie mam ich za dużo. No to już jest Ridley. No cóż, trzeba po prostu git gudnąć, he? A, tu jest jeszcze kwas. Tak, Reed, proszę, 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 błagam, błagam. Spychaj mnie jeszcze dalej. To jest... Tak! Jak ja to zrobiłem? Jaki jestem dobry w tę grę? Nie mogę. Jakimś cudem się udało? I tu jest E-Tank tak jak był, więc... Wszystkie nasze hapsy wracają do normy. Czyli tak na dobrą sprawę, to możemy już kończyć grę. If I remember correctly. Bo mamy jakby wszystkich bossów pokonanych. I raczej nie mamy nic, co by nam uniemożliwiało podróż po tym, po Turian, bo mamy Ice Beama i mamy, jak skrzywdziliśmy Troidy. Innymi słowy, wszystko jest na swoim miejscu. Czy ja muszę się z nimi znowu użerać w drodze powrotnej? Nie, na szczęście nie. Byłbym bardzo słony, gdyby to było rzeczą. Nie mając, prawda, nic w zbiornikach rezerwowych, ale
Nie jest to jakiś bardzo duży problem. Sobie wszystko uzupełnimy, jak będziemy na statku. Już na powierzchni. I to tak, wydaje mi się, bardzo mało nam zostało z tego randomizera, tak jak teraz sobie o tym pomyślę. Że szkoda, że go wtedy żeśmy nie skończyli. Ale wtedy chyba nie miałbym po prostu mentalnego nastawienia, żeby zrobić chociażby ten prosty sequence break. Myślę, że nie dałbym rady. Chociaż no teraz tak Psychology is Sitting, przez to jak bardzo nie wychodziło cokolwiek, ustawienie czegokolwiek dzisiaj, że to jest... Masakra. Tak! Przetrwaliśmy. Ale nie chcę jeszcze kończyć zjeżdżania tej strefy. You know what? Never mind. Actually bardzo chcę już skończyć zwiedzanie tej strefy. Marzę o tym. W samym Turian nie ma już więcej przedmiotów do zebrania, więc taki będzie nas stan posiadania. Bez dwóch par butów, bez pary butów i bez dwóch beamów. Tak, będę chciał zrobić obydwa DLC-ki. W sensie obydwa. Będę chciał zrobić Not a Hero i End of Zoe. Bo nie te pomniejsze, te band footage i tak dalej, to raczej nie. O, tu coś jest. O. Proszę mi dać przejść. Dobra. To wszystko po nędznym i Sile, no ale... Darowanym misailom nie zagląda się w zęby. Mogą się przydać na Mother Brain. Czemu ja nie pomyślałem o tym, żeby sprawdzić, czy tego rezydenta mam actually na dysku? Ja nie wiem, nie rozumiem. Dramat. Będę to przeżywał teraz. Dopóki nie zrobimy w przyszłym tygodniu tego streama, to ja będę przeżywał. Wychodzimy stąd. Jest skrył atak posiadany. I tu wychodzimy. Tu, czyli na mapie. Tam chyba, gdzie Wavebeam się zgarniało normalnie. Yep. Pamiętam, jak tutaj na tym, na 24-godzinnym byliśmy jeszcze bez warii. Niesamowite to było. Prima 2 trzeba będzie kiedyś zrobić w ogóle. Bo zrobiliśmy Prima 1, Prima 2 w ogóle praktycznie. A chciałbym. I nie ruszyłem tego dema Prima 2D, co kiedyś było udostępniane. Też fajnie by było zrobić.
Przy o tym nie pomyślałem, a to byłoby. No i tak nie mam go na dysku, także whatever. Tu były jakieś upgrade'y do zgarnięcia, z tego co pamiętam. O, power bomby. Cześć, samuraju. Znaczy z powrotem, chyba, bo byłeś wcześniej. Mam zamroczenie po prostu po tym, co się działo. A, okej. Mówię, ja jestem... Jakby mnie ktoś kijem walnął w łeb. Ogłuszony. Sparaliżowany i niezdolny do egzystencji. O, boj. Niesamowite. Hop. Czy coś jeszcze można stąd zgarnąć tak na szybko? Nie wydaje mi się. Tutaj jest super missile, on nie jest nam jakiś bardzo potrzebny. Czekaj, bo jest jeszcze coś. Jest jeszcze coś, ja po to zejdę. Tu jest mapa, więc nie ma potrzeby. Chęć do życia została odinstalowana razem z Residentem. Nie jest aż tak źle. Najgorsze jest to, że tu ostatecznie chyba nie będzie nic ciekawego, jak o tym pomyślę teraz. No nie będzie. To jest chyba po prostu normalna droga, którą można do Krokomajera przejść. Normalna albo jedna z dróg po prostu. A chyba normalna. Później tędy się idzie, odblokowuje się skrót. A tak jak my żeśmy normalnie tutaj dotarli do tego Krokomajera? Pewnie jakoś... No jakoś nam się udało. Coś... zadziałało. Możemy teraz chodzić po lawie, więc to nie jest problem. Tu nic nie ma do... Mhm. Dobra. Czyli tak, tędy. Fuck off. Jeszcze raz. Ciekawy jestem, gdzie jest Space Jump, bo on by... Ja go lubię mieć po prostu. Z to, że go nie mamy, jest trochę takie sad. Sadge. O, jest Sirius. Już teraz można się stąd wynosić w końcu, dobra. Właśnie się spać zachciało. Zmęczenie prawdziwe. Wydaje mi się, że i tak będzie można... że tak może nam trochę zająć Turian. W kwestii... jego przechodzenia. To nie jest długa lokacja, ale może być trudna przez to, że nie mamy promieni odpowiednich do tego. Space Jump chyba nie będzie takim problemem, ale to, że nie mamy plazmy... to mnie trochę niepokoi. Trochę. Mhm.
nie zrobię tego odpowiednio szybko. It's okay, bo mogę to zawsze w ten sposób rozegrać. Albo nie. Z prawej strony będzie zdecydowanie łatwiej. O, w ten sposób. Mhm. Dobra. Teraz tędy chyba? Nie, górą będzie łatwiej. A! Bo tu nas od razu do kraterii wyrzuci, jak tędy sobie przejdziemy. Sama ta strefa nie powinna być jakaś bardzo skomplikowana ze skrołatakiem, bo po prostu wszystko nam to neutralizuje, wszelkie zagrożenia. To jest winda. Superman... O nie! Ja zrozumiałem ten żart. Super Metroid Son Goku. Najlepszy, najsilniejszy. Słuchajcie, widzowie, jak wam minął weekend? Mam nadzieję, że dobrze. Mi tak w sumie... spędziłem go dużo na graniu w Nocturna. To na pewno. Wiem, że... Samuraj chyba pisał o tym ognisku, no. To pamiętam. Progres. Jestem przed... Jestem po... Jestem przed, jestem po... W czasie i przestrzeni po prostu jestem wszędzie w Nocturne. Jestem... Po pierwszej wizycie u Gozu Tennoha, po pokonaniu Dantego... I przed najazdem na Nihilo. Jestem przed Nihilo ogólnie. I top, i bo switch. Monster Hunter, uuu. To nie wiem, co ze sobą zrobić, kiedy masz takie bangier gry. Dobra. No to koniec. Końcówka. Turian. Zabawne, że mamy od razu mapę lokacji. Nie wiem, z czego to wynika. No bo niby Samus była wcześniej na tej planecie, ale mapy i tak ma nowe, nie ma starych map. Więc nie wiem, dlaczego Turian jest... Zresztą to jest nowy Turian, to nie jest taki sam. Stary Turian jest zagruzowany przecież. Dobra. Jeden super missile wystarczy. Aktualizacji mapy Google. Tutaj łapie zasięg po prostu, tak? Te super misaile się przydadzą w sumie na Mother Brain, więc będę chciał je oszczędzać. Komputer, jak ten co cela. O, nie pamiętam, który komputer rósł cela. Dobra. Bo fajnie, jakbym nie marnował jednak tych misaili tak od przypadkowo.
Komputer madre. Kurbito, no, no, no! Doktor Żyro. Doktor Żywago. O-o. Problemy. Mogło być gorzej. Na to się prawie nadziałem. Wszystko wykalkulowane. To będzie... mały Metroid. Znaczy mały Metroid, ogromny Metroid. Będzie giga Metroid. Jego się da wyminąć, ale ja ewidentnie nie potrafię. I guess, że wyssał z niej na tyle energii życiowej, żeby po prostu rozpoznać jej ten... rozpoznać ją jako Samus. Dlatego przestał ssać do końca. Misery Riffy, wszystko już mamy w sumie, więc pozostało tylko ostatnie starcie. Zabawnie będzie bez Space Jumpa w sumie robić sekwencję ucieczkową. Bo nie wiem, czy tam nie był dosyć istotny, przydatny. Hejtajów? Do jakich hejtajów przychodzisz? Bo ja nie wiem. Nic nie widzę. Wszystko jest okej. Żadnych hejtajów tu nie ma. Suk. Wchężkis. Bleh. Nie, to jest incest w tym momencie. W sumie, biorąc pod uwagę, że Samus jest jego matką, tak jakby. Mówię tak jakby, bo no, nie biologicznie, ale... Zanim my dotrzemy do Mother Brain, to już te wszystkie rakiety pójdą w pizdu w sumie. Jak o tym pomyślę. Stepują... O, no! Stepującą matką jest dokładnie. Nie, jest tutaj już. Okej. Okay. Starcie z Mother Brain. Rozbijamy jej kapsułę. Te małe Pringlesy nas... Znaczy Pringlesy, te krążki nas atakują. Jakie kurwa Pringlesy. Cheeriosy. Tak to się nazywało. No, nie mamy już tych zwykłych misaili, więc musimy superami ją rozbijać. Dobra. Jeden z najlepszych boss motywów, final boss motywów, no kurwa Godzilla! Nie, ten motyw jest zajebisty. Jest takie, masz przejebane MP3.
Wiesz, ta walka też nie jest tak, że ta walka jest... Okej, okay, powinno być już git. Tak, okej, okay, jesteśmy zamknięci fabularnie już na tyle, żeby skończyć. Trigger został trafiony. W ostatniej chwili uratowany. Cały gros życiowej energii Motherbrain został wysysany przez Metroida i zaraz zostanie nam przekazany. To jest ciekawe, że Metroidy mają możliwość oddawania również, nie tylko ssania, ale i przekazywania z powrotem. Przy okazji Mother Brain jest to tyle silne, że potrafi zniszczyć Metroidy bez konieczności ich zamrażania. To jest ciekawe. To jest tak, umieszcza w perspektywie jej siłę w sumie. Well, he's dead. No ale przekazuje nam Hyper Beam. Cześć Zook. Nice. A, bo to można przytrzymać po prostu. Okej. Okay. No i tyle, to jest cała walka z Mother Brain. Całkiem fajnie poszło jak na to, że tak żeśmy z biegu w sumie to zrobili. No oczywiście jest escape sequence. Jeszcze. Sprzedałeś mi trefny towar. Nie no. Trochę śmieszki, bo po prostu dwa hu nie działa na windzie 10 apparently. Próbowaliśmy dzisiaj odpalić w zastępstwie za rezydenta, ale nie działało na windzie 10. Nie chciało się odpalić, więc no cóż. O Boże, na górę trzeba iść. Nie. Pa 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 pam. Przydałyby się po drodze jakieś bonusy za czas. Odpad w trybie. Próbowałem! Nie działa. To akurat próbowałem. No tak, ale ja mam 10. To są jednak inne systemy. Znaczy ja wiesz, nie mówię, że to twoja wina, czy coś absolutnie, żeby nie było, po prostu mówię, że nie dał rady odpalić. Dobra, teraz została ostatnia wspinaczka. Po tych samych platformach, co w oryginale. W trybie... Sylwia. Na emulatorze odpalić Windowsa 7. Na wirtualnej maszynie i na tym później tocho w trybie zgodności z Windowsem XP. A żeby już w ogóle być pokurwionym, to słuchajcie, na emulatorze, na wirtualnej maszynie postawić 7. Postawić wirtualną maszynę na wirtualnej 7. Zainstalować na wirtualnej maszynie, na wirtualnej 7 wirtualnego XP-ka.
I na wirtualnym XP-ku stojącym na wirtualnej siódemce, stojącej na prawdziwej dziesiątce, odpalisz tą hoł. Ha? Brzmi fantastycznie. No i dobra. Zrobiliśmy tego randomizera. Dużo nam naprawdę nie zostało. Ram robi brrr. The operation was a failure, a complete failure. In-game'owo 3.09. No nic, słuchajcie, na dzisiaj koniec. Ja was bardzo przepraszam, że tak to wyszło, że w sumie nic nie wyszło praktycznie. No ale cóż, we czwartek wracamy z Samem, w sobotę wracamy z Orim. I w niedzielę już tym razem na 100% będzie Resident 7, bo go zainstaluję tym razem. Zobaczymy jeszcze, jaką samą zostaniemy na koniec. Także... No nie, czwartkowa jest poniżej 2 godzin bodajże, no ale... Zaraz zobaczymy. Gameplay statistics, o kurczę, time indoors, time aligning doors, co? Time spending criteria, Brinster, Norfer. No Norfer był zdecydowanie naszą najdłuższą strefą, Rexship był najkrótszą, bo on jest w sumie najkrótszy. Morph ball, morphing ball, energy tank crate, speed booster. Spacer był Research Tank Maridia, Plasma Beam Energy Tank Mama Turtle? O Boż! To było tam! Space Jump był Ride Super Wrecked Ship. Okej. Final Time 4.32. Ale serio. W takich dziadowskich lokacjach były te dwie ostatnie znajdźki. No okej, okay, w sumie to nawet nie ma, nawet ona nawet oczy nie ma. No dobra, 76%. O kurczę. Także cóż, to było na tyle na dzisiaj. Widzimy się we czwartek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.